Okej, nagrywa się. Oj, przepraszam. Chyba się troszkę przyziębiłem. No, niedobrze. No, bo mnie tak. Będę wyłączał mikrofon co jakiś czas pewnie, żeby nie kaszleć do mikrofonu. I nie wiem, czy nie będę musiał skoczyć po coś do picia, żeby gardło przepłukiwać. Ale dobra, zobaczymy. Tak. Dzisiaj, bo zacząłem mówić, dzisiaj myślę, że skończymy w miarę szybko. Bo właściwie, no, prawie ci się udało. Już tam już praktycznie była końcówka, no ale już nie daliśmy rady ostatnio. Także myślę, że. No zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie chcę już sam oceniać, Nie trzeba krakać, nie czy wiadomo. szacować. No właśnie, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Ale myślę, że to nie będzie długo trwało, także powinniśmy się jakoś w miarę wyrobić. Masz tam punkty doświadczenia. Dobra. Możesz sobie odebrać. Nie wiem, czy chcesz coś rozwijać. Dobrałam, poczekaj. Bo tam masz 400 prawie, nie? No, prawie 400. Już sekunda. Dobra, a powiedz mi teraz tak. Percepcja jest na inteligencji, nie? Nie, a na inicjatywie Na jest. inicjatywie. No. Na inicjatywie. To pytanie, czy ja mogę inicjatywę rozwinąć, Możesz. Możesz, bo albo percepcję. masz plusika. Tylko, że z tego co widzę, to inicjatywa będzie cię kosztowała 25, a percepcja cię No. będzie kosztowała 10. Sama percepcja. Czyli lepiej percepcję No, sobie samo. taniej ci wyjdzie na razie, nie? Taniej na razie wyjdzie. To spróbujmy o 10. Zobaczymy, co będzie. 125 punktów, dobra. Okej, 125 punktów poszło. A Zgadza już się. widzę, że jesteś w następnym tym poziomie. Już 20 będzie kosztowało następne. Tak, Nie? dokładnie. Czyli 20 razy 10 to jest 200, czyli do 20. 250, zgadza się. Okej, dobra. No, a teraz już percepcję sobie nieźle No. podjechałeś. To teraz mogę przeszukiwać nawet szczury lądowe i znajdę złoto. Tak, to teraz No. szczerze mówiąc, bardziej ci się opłaca podnosić chyba inicjatywę. Tak, teraz już Teraz, inicjatywę. tak. Dokładnie, Ale dokładnie. to też przez chwilę. No nie, parę No. punktów i znowu I będzie. znowu. No, ale dobra. Dobra. Okej. To tak, czekaj, bo ja mam parę jeszcze uwag co do. No tak, chciałem trochę o sesji poprzedniej, ale nie wiem, może na koniec tej sesji pogadamy o tak ogólnie. Ale jest sprawa tych twoich mutacji, bo patrzyłem, jedną mutację już wlosowaliśmy tam z tym, nie No, pamiętam nazwy, czekaj, sprawdźmy, z tym, że co masz tutaj minus 10, mieliśmy. minus 10 do wszystkich testów, jak jesteś sam. To jest jedna i dwie mutacje nie wylosowaliśmy, były podczas walki z tego co pamiętam. Więc będą to mutacje te fizyczne. Fizyczne. No, i teraz tak się zastanawiam, bo jak będziesz miał trzy mutacje, jeszcze ta pierwsza mutacja z tym samotnością, ona jest w twoim przypadku, no, No, ciężka, bo ty cały czas jesteś sam. tragedia, no No nie? dokładnie. Znaczy, można to rozwiązać na kilka sposobów. Na przykład, mógłbyś się pokusić o to, żeby załatwić sobie jakiegoś towarzysza podróży. I to można znowu też na dwa sposoby rozwiązać. Albo miałbyś dwie postacie, albo byłaby to postać prowadzona przez mistrza gry, która byłby taki bohater niezależny, który jest cały czas z tobą. No, to jest jedna z opcji. Ale ponieważ te pozostałe mutacje te dwie będą fizyczne, to prawdopodobnie będziesz miał trzecią rękę czy coś równie interesującego. I w twoim przypadku to no to będzie bardzo, bardzo problematyczne, bo jak ci się pojawi jakaś mutacja widoczna, no to ciężko będziesz w ogóle grać twoją postacią. Dlatego na razie proponuję, żebyśmy nie losowali tych mutacji.
Zobaczymy, jak się skończy przygoda. Mam nadzieję, że nam się uda ją skończyć już dzisiaj. I wtedy się zastanowimy, co zrobić. Bo z jednej strony Warhammer bez mutacji to nie jest Warhammer. To tak, żeby była jasność. I bez mutacji to te mroczne pakty to są takie, o, no, takie dodatkowe punkty. Więc to musi być jakaś kara za branie mrocznych paktów. Ale z drugiej strony, jako to, że jesteś sam, jedną postacią grasz, no nie, jedna postać jest, no to ciężko pewne rzeczy zrobić, no nie, bo jakby była drużyna, nie wiem, kilkuosobowa, no to nawet ten z trzecią ręką, no to ja zostaję w lesie, a wy idźcie do miasta. Da się to rozwiązać w jakiś tam sposób, no nie? No, No a mam pytanie takie, ponieważ i tak generalnie świat Warhammera my tworzymy i my go budujemy i tą otoczkę i tak dalej, to czy na przykład jeżeli wylosowałbym jakieś, powiedzmy, nie wiem, dwie mutacje, które nie wiem, są naprawdę no ciężkie do zaakceptowania, powiedzmy. To czy, ponieważ punkt przeznaczenia jest potężny, to czy mógłbym takim punktem przeznaczenia się podeprzeć? Albo spróbować niwelować coś takiego punktem przeznaczenia? Jest taka opcja. No, myślę, że raz to już zrobiliśmy, no nie? Raz to zrobiliśmy z tym zastrzeżeniem, że tam punkt przeznaczenia wydałeś, żeby nie zginąć, no nie? I przy okazji usunęliśmy wszystkie te nabyte mutacje, które tutaj mogłoby być tak samo. Myślę, że możemy do tego to zrobić w ten sposób, że punkt przeznaczenia wszystkie trzy zniwelowałby. Ale zaczekajmy, jak się skończy przygoda. I wtedy będziemy, dokładnie. Wtedy, wtedy będziemy myśleć, jasne. Bo się może okazać, nie wiem, no, że będzie i tak musiał na przykład wydać punkt przeznaczenia, bo coś tam się wydarzy, nie? Dlatego. No dokładnie. Dlatego tak właśnie pomyślałem, że możemy w ten sposób to obejść. Tym bardziej raz to już zrobiliśmy. No. Zostałby ci chyba dwa punkty teraz, nie? Zostałby ci jeden, także. Także no pod warunkiem, że nic się po drodze nie wykrzacze. No. Ale zakładam tak, że jak wydałbyś punkt przeznaczenia, no to nie tak, że za chwilę będziesz musiał wydawać następny. No nie, tylko że jakoś robimy to tak, że już że zagrożenie jakoś tam znika, no nie. No, ale żeby, to nie jest też jakiś taki joker, który zastępuje wszystko, więc na razie nie ma powodu, żebyś ten punkt wydawał. Zobaczymy, co, jak ta przygoda dalej się będzie toczyć. No. Dobra, to znaczy tak, punkty szczęścia sobie dorzuciłem. Punkty szczęścia, dobra. A powiedz mi, a rany zostają? No tak, no bo tutaj kontynuujemy przygodę, więc jasne, tutaj się jasne. Niestety nie zmieniło. Nie zdążyłem się przespać przez tyle czasu. No tak to właśnie wygląda. W ogóle chciałem zauważyć, że myśmy zaczęli grać w kwietniu. I tak w ogóle czuję, to jest piąta sesja tej przygody. W ogóle tak czuję, że ta przygoda jest z nami od 10 lat. Tak się czuję z tym wszystkim. Tak to trwa, no nie? Nieźle nam weszło w krew. No. Po prostu jest. Jest ten. Jest. Słabo nam to idzie, w sensie tym, że wolno nam to idzie, no. Ale nic to, zobaczymy. W ogóle mam już pomysł na, taki bardzo wstępny pomysł na kolejną przygodę, więc... tylko też, no nie będę zdradzał jaki to pomysł, no, bo on jeszcze jest bardzo ogólny, ale na pewno dąży to w tym kierunku, w stronę takiego typu przygody, który nam nie wychodził. I to nigdy. Nawet jak graliście we dwóch, to też na mnie wychodził ten typ przygody. Było ich kilka, ale ten jeden konkretny mam na myśli. No mniejsza z tym, bo to dopiero pomysł, więc... Więc no, za wcześnie, żeby o tym mówić. Ale co? Czekaj, bo zgubiłem wątek. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. No bo... Teraz jest druga sesja w październiku, więc udało nam się utrzymać częstotliwość dwóch sesji na miesiąc. No, zobaczymy, jak będzie dalej. Czyli zobaczymy, czy w listopadzie nam się uda zrobić dwie. O trzech jeszcze nie myślę, ale może kiedyś. Może nam się uda dobić do trzech sesji w miesiącu. Fajnie by było, ale zobaczymy. Dobrze. Jeszcze krótki może remanent tego, co tam było ostatnio. Walczyłeś z tymi, walczyłeś z tamtymi. Co tam.
To To znalazłeś znaczy generalnie szczepę mi... kasy, znalazłeś pierścienie, znalazłeś, co tam jeszcze znalazłeś? Znalazłeś srebrny, złoty pierścień, Kawałek drewna, rzeźbiony kawałek kawałek drewna. drewna. No tak. I chyba no na i razie potem, tyle. potem łaziłem dookoła i się tłukłem z tymi szczurami. Właśnie tak. No i w sumie to mi zostało do zwiedzenia jedno pomieszczenie, do którego jeszcze nie wchodziłem. No tak, 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 tak. Aha, o właśnie, a propos którym tego. Też są jakieś tam. Jeszcze a propos tego, jeszcze komentarza trochę, bo mi się teraz nasunęło. Chciałem uniknąć na tej poprzedniej sesji takiego mechanicznego zwiedzania typu ściana w lewo, ściana w prawo, korytarz w lewo, w prawo, no nie? Niekoniecznie się to udało. Trochę było lepiej niż bywało kiedyś, ale jeszcze to nie jest to, co... Mam jakiś taki... Znaczy, inaczej. Chciałbym zrobić taką eksplorację podziemi, gdzie nie będzie tego takiego mechanicznego właśnie. Korytarz to rozgałęzia się w lewo, w prawo, w przód, do tyłu i tak dalej, bo to się robi... Po czasie się to robi nudno. Ja to tutaj tę mapę zrobiłem malutką, a i tak czułem w pewnym momencie, że jest takie właśnie, takie mechaniczne wchodzenie w lewo, w prawo. Nie mam pomysłu na to za bardzo. Być może pomysłem no, a jak, jest... Jak to, a jak to inaczej wyeksplorować, nie? Wiesz co, pomysłem jest właśnie może to, żeby zrobić, narysować tę mapę i po prostu wchodzisz do pomieszczenia, to odsłaniam to pomieszczenie konkretne. I widzisz, gdzie są wyjścia, widzisz coś tam na mapie, już nie trzeba tego opisywać. Może to coś da, nie wiem, tak szczerze mówiąc. Bo nie mam pomysłu, nie wiem, jak to można i w inny sposób rozwiązać. Tym bardziej, że jak zrobię duże podziemia jakieś tam do eksploracji, no to jako sam jedną postacią, no to się zajedziemy. A małe znowu są takie średnio ciekawe, no bo to szybko znowu zrobisz, nie? No, także... okazuje się, że nie do końca, bo ta też podobno jest mała. Tak, no mała, no widzisz, ile to? Cztery pomieszczenia? No. No nie. Dwa, cztery, no sześć, no sześć. Sześć, no może, poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć. No tylko, że jedne mniejsze, drugie większe, także. Pokażę ci później mapkę, bo ja ją narysowałem długopisem na kartce i zrobiłem zdjęcie i wysłałem sobie do World Anvila, także no nie, żadne kombinowania nie było, więc... No i tak widzisz, no... Mogło być lepiej, Zobaczymy, czy się pokryje z moją mapką. No, pewnie nie. Pewnie no nie, pewnie nie. Ja chciałem unikać takich właśnie szczegółowych opisów, no ale w końcu wpadliśmy w ten trans, ten tryb. Tak jest. Dobra, czekaj, gdzie ja tu mam... nie ta zakładka, tutaj. Aha. Coś czuję chrypę, muszę iść... Zanim zaczniemy, idź od razu po coś do picia, bo czuję, że będzie potrzebne. Zaraz przyjdę. Okej, jestem.
Nie wiem, jak to będzie, zobaczymy. Jak tylko nie chwyci gardła, to będzie dobrze. Dobra. Najpierw będę chrypiał. Co zrobić? Dobrze. Czyli co? Skończyliśmy na tym, że tutaj się tłukłeś z tymi szczurami, z tego co widzę. Mhm. A potem, co to? Jakieś percepcja? Czyli coś przeszukiwałeś? Kurczę, nie pamiętam. Aha, możliwe, że szukałeś tutaj w tych pomieszczeniach? Możliwe. Dobra, w każdym razie... Tak, bo ja chyba chciałem te pomieszczenia przeszukać. Tak. No, to wiadomo, że nie do skutku, tylko ten raz i tak dalej, nie? No, jasne. Dobrze, no czyli tak, czyli... masz zwiedzone wszystko, oprócz tego jednego ostatniego pomieszczenia, tam niedaleko tych trupów ludzi, no nie? Tak jest. I właśnie tam się udają, bo ponieważ chciałbym się zmierzyć z przeciwnościami losu i zobaczyć, poczuć na własnej skórze, czy świat jest tak okrutny, jak mi się wydaje. Nie jest tak okrutny, jest bardziej okrutny. Albo jest okrutny otóż, nawet tak, że się nie podejrzewasz. Dobrze. Czyli na ten moment ten świat jest po prostu przepiękny i cudowny. To jest. W moim mniemaniu oczywiście. To jest. No cóż, czyli kierujesz się, no teraz to już wiadomo, znasz teren, to przypominam, że jest tam jasno, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale jest na tyle jasno, że widać wszystko, nie potrzebujesz źródła światła żadnego, widzisz wszystko w zasadzie. Mhm, jasno. No więc, no niewiele myśląc, tak powiem, idąc na pewniaka, zbliżam się do wejścia, powiedzmy, do tej komnaty. Z opisu wiem, że to jest to na tyle szerokie, że dwa te stwory się zmieszczą obok siebie. No, jest, to pamiętam, tak, i jestem na to przygotowany. Dobrze. Więc staję we wrotach, można powiedzieć, tylko tam nie ma wrot. Ale tak, żeby mnie zauważyli. I od razu chciałbym policzyć, ilu ich tam jest. Dobrze. Zanim jeszcze tam docierasz, już w pobliżu tego skrzyżowania, tam gdzie walczyłeś z tymi stworkami do tej komnaty, słyszysz zbliżające się kroki właśnie dochodzące z tego miejsca, do którego zmierzasz. Czyli przed ciebie właśnie, przed tobą właściwie. Mhm. No to, że tak powiem... przyczajam się za rogiem, bo podejrzewam, że one się zbliżają, tak? Więc nie tak oczywiście za samym rogiem, tak powiedzmy metr, półtora od krawędzi ściany. No i czekam na rozwój wydarzeń. Bo bo to już było miesiąc temu prawie, jak to opisywaliśmy, gdzie jest. To jest mniej więcej, to tak bardzo schematycznie narysuję, żeby tylko pokazać. Nie, to gdzie jest rysowanie? Tu? Dowolne. Tak. Krzywo mi wyszło, no ale nieważne. Tak. Tam, gdzie narysowałem strzałkę, to jest to miejsce, gdzie walczyłeś z tymi stworkami, a tu w dół, to jest tam gdzie są, gdzie byli ci... No, skąd dochodzą głosy? Są odgłosy tych kroków. A ty, tylko tu był bardziej taki róg, na który mogłeś się w zasadzie schować. Czekaj, ja nie będę już tego poprawiał. No, mniej więcej to było w ten sposób, o. No. No i tak, mówisz, że gdzieś... Czekaj, ja też... Aha, gra jest wstrzymana i nie mogę rysować. A, widzisz. Zapominam o tym. No gdzieś tutaj załóżmy. No oczywiście nie w ścianie, nie? No, jasne. To... Dobrze, no i słyszysz zbliżające się kroki i... Czy mogę rozpoznać, czy tych kroków jest więcej niż jednego osobnika? Tak.
Na pewno jest więcej niż jednego osobnika. I na dodatek słyszysz, skądinąd znajomy ci szczęk metalowy, oznaczający, że te postacie, które się zbliżają, są uzbrojone. Lub opancerzone, no generalnie taki dźwięk, jaki wydaje oręż lub zbroja metalowa. Rozumiem. Czyli jest ich więcej niż jeden. Przypomnij mi taką rzecz, a co jest za tym rozgałęzieniem? To znaczy? Tak na wprost mnie, ta ścieżka, która leci tam na wprost mnie. Czyli tam to strzałka na... Tak. To jest tam jest ta komnata, gdzie walczyłeś z tymi czworkami zębiastymi. I tam leżą te zwłoki tych żołnierzy, tak, których ograbiałem. Nie. Znaczy, no... że zwłoki leżą tam w dół. A zwłoki leżą w dół. Tak. Bo tam to, co idzie w dół, potem się rozgałęzia... Widzisz, znowu jesteśmy na tym etapie, no ale już trudno. Potem to, co idzie w dół, się rozgałęzia w lewo i w prawo. W lewo byli ci żołnierze, czy tam ci ludzie, a w prawo były te... Aha, w prawo była ta duża komnata tam była. No duża, nieduża, no większa. Tam, no. Co siedzieli w obozowisku. Tak, ci, tak, 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 już kojarzę, dobra. No właśnie, bo dlatego też długie przerwy między sesjami nie sprzyjają, nie? Nie są zdrowe. Dobra, to w takim razie, ponieważ z tego co pamiętam, to tam się wiele nie mieściło nas, bo tam się mieściła jedna osoba koło drugiej, nie? To znaczy nie mieściły się dwie osoby koło siebie w tym przejściu. W tym przejściu koło tej komnaty. Tam, gdzie walczyłem z tymi zębiastymi tymi stworami. Zdaje się tak, bo się wycofywałeś chyba, że... Tak, wycofywałem, tak, bo tutaj, w tym miejscu się wycofywałem, żeby mnie atakował jeden naraz, nie? No. Więc ja w takim razie, niewiele myśląc, znaczy niewiele, przebiegam po prostu przez tą, przebiegam tą ścieżką, no i chowam się, to znaczy ustawiam się w przejściu do tej komnaty, tej dużej, tam gdzie jest miejsca na jedną osobę. Dobra, rozumiem. Okej, dobra, zżywasz się do biegu, przebiegając, słyszysz za sobą, z tamtego kierunku, gdzie były odgłosy, coś w rodzaju pisków, szczurów, ale takich bardziej brzmiących jakieś komendy lub coś w tym stylu. To nie były zwierzęce takie piski. Rozumiem. Tak, i słyszysz za sobą, dobiegając już do tego przejścia, słyszysz za sobą... Tupot nóg. Tupot. To są nogi. Czegoś tam. Jasne. No więc dobiegam gdzieś tam w pobliże lotu do tej komnaty. No i odwracam się i czekam na rozwój wydarzeń. Czekasz na rozwój wydarzeń. No dobrze. Skoro tak, no to nie pozostaje niestety nic innego. Tutaj ich mam. Nie wiem, jak to duże będzie. Prawda? O, ty stoisz tu, to może tak to zróbmy. Widzisz na razie widzisz trzech. Co prawda nie wiesz, czy to są wszyscy, bo ich nie widziałeś ich. Już ci ten. Jak to się teraz robiło? Muszę sobie znowu przypomnieć, bo sobie zapomniałem, jak to było. Tam zdaje się, możesz rzucać na... Jestem rzucony. Jesteś na samym końcu. Jestem na samym końcu, pięknie. No, w sumie też jest takie dosyć, że tak powiem logiczne, no bo ty czekasz, a oni biegną na ciebie. Jakby to powiedzieć, no... Czy ty miałeś z nimi kontakt? No tak, miałeś kontakt ze skawynami, które jak wiadomo nie istnieją. Ale nie istnieją, to znaczy opowiadali mi tam, ale ja nie wierzę w to. Tak. Nawet jak z nimi... walczyłeś z nimi w lesie. Oczywiście. To też nie było to. Gdzie to się kuźwa zaczyna? Tu jest na samym dole, dobra.
No nic, w każdym razie, skoro postanowiłeś jednak stawić czoła tym stworom, no to właśnie stawiasz im czoła. No i cóż, no i... Tak to się robiło? Muszę sobie przypomnieć. Tak? Czekaj. Jak się dowalczyło? A tu. O, gdzieś zadziałał. Dobra, już będę... Może już będę wiedział. Mhm. Teraz tylko ja mam go zaznaczyć, czy mam po prostu... Nie, teraz nie, tylko wystarczy, że rzucisz mam... na broń, bo to już jest zaznaczony ten test. Mhm. O, tak, spoko, to już jesteś na tyle pewnie się czujesz, że ich ataki nie robią na tobie większego wrażenia, przynajmniej na razie. Wow. No, także całkiem nieźle ci idzie. Ale nie to. No, ale jest jeszcze trzeci. To oni mnie atakują w trójkę na raz? A, bo ty chciałeś stać tak, no, bo tak, chciałem stać w takim miejscu, no. No, to tylko, że wiesz... No nie, no, tylko pytam, nie? Bo jak... To wiadomo, że stawię czoła w trzecim naraz, nie ma problemu. A no nie, ale tak, no masz rację. Mój błąd. Co się tutaj stało? Nie wiem, co się tu dzieje. Coś mi się nacisnęło niechcący. Dobrze. W takim razie, ponieważ oni są trochę mniejsi, to mogą we dwóch do ciebie doskoczyć. Dobra, natomiast trzeci jasne. Się trzyma z tyłu. Tak, uznajmy, że tak to jest. Okej. Okay. No to teraz ja atakuję. Mam zaznaczonego jednego z nich. Akurat tego bardziej w dół, czyli pode mną. No dobra. Mhm. Tylko sprawdzić, czy da się to. Tylko w dół, czyli najprawdopodobniej tego. Robić porządek jeszcze raz. O! No dobra. O, Jezu. Dosyć mocno go dziabnąłeś. Jak to się teraz, robiło? O, jest to stos. Krytyk. O, to... No nic, twój cios był na tyle silny, a oni są widocznie na tyle stłuczeni ze sobą, że... Twój cios po prostu odciął jego rękę, czy rękę, łapę, co to jest, w sumie nieważne. W sumie coś, co nie istnieje. Coś, co nie istnieje. No ale dobrze. Tamci tylko pisnęli, krzyknęli, wrzasnęli, nie wiesz, co zrobili, natomiast nie odstępują. Mhm, czyli mogę teraz atakować tego następnego. No nie, bo teraz... A, nie. Teraz już A, nie bo jest... teraz ten dobiegnie, drugi. No nic. Ostatnio nam szło trochę lepiej w walce. Spoko. Sprawnie, ale rozpędzimy się, myślę. No,
Możesz się bronić oczywiście. On za... A, on zaatakował. Tak, tak. No. Teraz ten drugi się trzyma z tyłu. Bardziej. Ale pewnie nie umiesz mnie zaatakować. No, na szczęście twoje nie. Bo teraz się tak ustawili, że masz dostęp tylko do tego, co jest bliżej ciebie. No to atak. O, tym razem to tobie się nie powiodło. Chyba jednak, chyba jednak już, albo tamten się zrobił ostrożniejszy. No chyba, że chcesz przerzucić, chociaż możesz. Nie, jeszcze nie. To nie ma ciśnienia. No nic, no w takim razie on... On do ciebie. Ło. O dwa przerzucam. Dobrze. Jeszcze możesz z punktu szczęścia, nie? No, dobra. Dobra. No nic, no to w takim razie bez kłopotu ci się udało. Ten drugi czeka. O panie. Ale zaraz sinusoida pójdzie w dół. No tak. Znaczy możesz przerzucić oczywiście. Albo nie, już teraz już nie. Jak rzuciłem teraz... już na niego, to już nie. Nie ma potrzeby, nie ma sensu w sumie, no. Dobra. Dobrze. No nic, no w takim razie w każdym razie wymieniacie się czasami. Wymieniamy się. Na razie bezskutecznie. Natomiast wiadomo, to się może w każdej chwili zmienić. O, czyli jest w sumie... Udało się. Jest w sumie równe, ale nie, to się obroniło i dobrze. No nic. Tak samo ten drugi czeka. No to. A tak. Ojku. No cóż. Chcesz przerzucić? Nie, bo mam już jeden punkt szczęścia tylko. No to niestety. No trudno, on się obroni, to się obroni. Cały czas się wymieniacie ciosami. Tylko i wyłącznie. Bez większych sukcesów. No, w końcu się obroniłem z jakimś plusem. No tak. Ten drugi czeka nadal. Chcę przerzucić od razu. Okej. Okay. O! Możesz nadal przerzucić mocnym tak, paktem. Tak. Teraz no, rocznym paktem możesz oczywiście... I tak. Wytrzymałeś... Widzę, że tutaj już zepsucie się też przekroczyło. Będzie trzeba rzucić na... na wytrzymałość. Tak. Ale to pamiętaj o tym. Dobra. Ty atakowałeś, tak? Bo się zgubiłem. Tak. Dobrze. No niestety. Niestety, to się nie udało. Nawet mroczni bogowie ci nie sprzyjają. Nie chcą mnie. No to lecimy dalej. Sam sobie poradzę bez nich. Chyba. Na razie tak to wygląda. Zaczyna to już cię to powoli irytować. Bo ileż można... Czekaj, bo ci nie przełączyłem jeszcze, ale dobra, mniejsza z tym. Ileż można się tłuc z jakimiś cholernymi szczurami, które nawet nie istnieją. No właśnie. No i teraz, co wygrałem w końcu? No, mocno go poturbowałeś, ale najwyraźniej jest to taki tego typu przeciwnik, który pomimo tego, że już prawie nie żyje, bo krew trysnęła na wszystkie strony, no to jednak nie poddaje się i nadal naciera. Mhm. Ten drugi czeka nadal.
No i... Masakra. Chcesz przerzucić? Nie, bo nie mam czym w sumie. Masz mroczne pakty. No, mroczny pakt, a i tak już mam zepsucie. No masz. Oho. A, bo tu jeszcze... A czemu? Tak, jak popatrzę... Przerzucenie i... Rzuciło... Samo się rzuciło? Samo się, nie? Czy ty rzuciłeś? Nie, wyskoczyło mi okno dialogowe i mogłem tylko dać OK. Aha, OK. No to, no i przerzuciło, czy... Wytrzymałe... No, udało ci się uniknąć mutacji. Mhm. No dobra, czyli zostajesz przy tym? Też. Tak. Przy tym ostatnim rzucie, dobra. No niestety. to jest coś kiepsko, bo tutaj jest PS plus 1, to jest też PS plus 1. A on to odniósł chyba do tego wcześniejszego rzutu. Ale mniejsza z tym, tu z porównania ręcznego też wynika, że się obronił. No nic. No teraz on będzie działał. Nic nie pomaga, nic nie pomaga. Cały czas trwa walka, cały czas to samo. Okej. Teraz. Ten drugi się nie może dopchać do was. Dobrze mu tak. No w końcu chociaż jestem na jakiś 1 plus. Plus 1 znaczy się. No, to teraz. O! To teraz już nawet chyba nie ma co. Tak jest. Już tylko krytyk. To już jest koniec. No i w związku z tym dobija się do ciebie ostatni. Nie omieszka oczywiście cię machnąć swoim mieczem, czy tam szablą, czy co on to ma. Nie przyglądasz się, bo nie ma na to czasu. Ale nic z tego. To. Czemu to? Czekaj, bo to mam chyba złe okienko otwarte. Mam okienko od tego zabitego otwarte. Usuniemy, żeby nie myliło. Też nie. O co chodzi? To jest na pewno ten. Chyba. A ty, to ja zaznaczyłem chyba złego. No, to czekaj. No, zróbmy tak. Nie wiem, czy da się coś zrobić. No bo się nałożyły po prostu te. No po prostu, nie wiem, weź odsuń te, no i przeprowadzimy to już teraz od początku. O, wystarczy. No to czekaj, usunę to. To też. No o, dotąd. O, no. No. No i to oj. To już jest, że tak powiem, koniec. Rozglądasz się szybko, a nie widzisz nadchodzących kolejnych. Więc chyba. Jasne. Chyba to wszystko. No przy. Wszystko tutaj. Wszystko tak. No więc idę. To znaczy teraz tak, czy to coś jest coś ubrane? Tak, no jakieś tam... Przede wszystkim no to jest szczur, no skaven, jest to duży szczur. Jakieś tam szmaty, jakieś elementy pancerza takie, że tak powiem, niespecjalnie przydatne. Ale rozumiem, że nie jest to pełna zbroja płytowa. No nie, to bardziej, że... Tak by się udawało. Budowa ciała jego jest zupełnie inna, więc nawet by na ciebie nie pasowało. Wykułoby się. Dobra, no to przeskakuję przez to ścierwo, które leży mi pod nogami.
No i idę w kierunku tej komnatki, do której miałem cel dojść. Dobra. No nic, zbliżając się tam, no dochodzisz do tego skrzyżowania oczywiście, gdzie tam w lewo leżą te ciała, a w prawo jest ta komnatka. Słyszysz, że tam jakieś krzątanina jest, ktoś tam jest. A słyszę jakieś rozmowy, albo jestem w stanie rozpoznać, że to jest jakaś rozmowa taka, powiedzmy, na wysokim poziomie? Słyszysz te, nie, słyszysz, że odgłosy kroków, jakieś szuranie, jakieś stukoty, takie, tego typu rzeczy. No to nic, no idę w tamtym kierunku i spróbuję teraz w miarę powoli zajrzeć po prostu do tej komnatki. No dobrze, zaglądasz. Zaglądasz, widzisz krzątające się skaweny, które coś tam targają, gdzieś tam za załomu coś wyciągają, jakąś skrzynkę, jakieś takie elementy, które właśnie szurają i no i coś tam robią. A Nie widzisz ilu skąd. jest? Naliczyłeś czterech. Czterech. Przy czym I nic poza tym. na razie no nic poza tym. Przy czym po chwili jeden gdzieś znika. I za chwilę tamte gdzieś coś tam cały czas przesuwają, coś robią. No i ten czwarty za chwilę się znowu pojawia. Znowu któryś tam znika, nie wiem, czy to ten sam, czy jakiś inny, na chwilę gdzieś za tym załomem i wychodzi z jakimś tam gałęźmi, czy Jasne, czymś takim. rozumiem. Czyli teoretycznie ich tu jest czterech. To w takim razie plan podobny będzie teraz. Rzucam tam jakiś kamień, tak żeby zwrócić ich uwagę i daję buta na to miejsce, w którym przed chwilą zadziałem tą trójkę. Aha, okej, rozumiem. Dobra. Rzuciłeś kamienia i czekasz na efekt, czy od razu uciekasz? Od razu uciekam. Dobra. No, rzuciłeś kamień, słyszysz jakiś tam stukot, no i biegniesz, słyszysz swoje kroki, tylko dobiegasz do tego miejsca, gdzie leżą ciała tamtych. No i czekasz. Na razie nie Słyszę, słyszysz żeby niczego. Nie słyszysz nie niczego. słyszę niczego. Dobra, no więc powoli idę w tamtym kierunku. Zaglądam za rogu. No. I patrzę, czy coś idzie. Nie, nie. Nie. No to wracam z powrotem w to miejsce, z którego rzuciłem ten kamień. No i dalej tam są? Tak. Teraz widzisz dwóch. Rozpalają ognisko najprawdopodobniej. Tak to wygląda przynajmniej. Dobra. No to krzyczę. Hej, 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 hej. Widzisz, że obydwaj odwracają się w twoim kierunku. No i ja w tym momencie buta z powrotem. Dobra. Słyszysz jeszcze za sobą jakieś kroki, no ale po chwili już zagłuszają je, twoje kroki je zagłuszają. Dobiegasz do tego miejsca, w którym walczyłeś. No i masz przed sobą to jest kilka metrów tego korytarza. Po czym on tam znika poza zakrętami, więc tutaj bezpośrednio tego skrzyżowania nie widzisz, ale no, kilka metrów do przodu widzisz i widzisz, rozumiem oczywiście, że trzymasz broń, no nie? No, to No, wiadomo. to jest oczywiście, to się samo przez się rozumie i widzisz wyłaniający się za zakrętu trójkątny łeb, pysk, łeb szczurowatego. To wołam. Hej, hej! A i za łupyskiem wyłania się reszta ciała. W łapach trzyma kuszę, naciągniętą kuszę, i podnosi ją, mierząc w twoim kierunku. To ja szarża na niego. Dobrze. Czekaj, to teraz. No, masz dosłownie kilka metrów, więc na razie tylko jednego wyciągnę. Pod jednego. Co to? Jednego widzisz. No, można rzucić na jeden, ale to w tej chwili sytuacja jest inna, więc na razie nic nie rób.
Nie rzucaj na nic, tylko... Aha, dobra. Rzucasz się w jego kierunku, ale niestety... Aha, sobie nie zrobiłem jednej rzeczy, no ale już dobra. Będzie tak, jak jest. Ale niestety on już miał podniesioną... podniesioną... no... kuszę. Ale widzę, że nie dodaję sobie tej kuszy, bo tam muszę sobie dodać, bo tam były parametry wszelakie. Amunicję też muszę mieć. Jak tu dodać? Amunicję. Ale on miał tylko jedną strzałę. No ale nawet jednej tutaj nie mam. Żeby strzelić musi mieć, wiesz, musi mieć... Musi mieć jakąkolwiek strzałę, nie? Jest, mam. Cię chyba zaznaczyć, nie? No, będzie łatwiej mnie zabić. Tak, tylko się uda trafić. Co, nie, załadowana była. Co mu się znowu dzieje? Nie umiem się tym posługiwać, niestety. Posuwa mi to. Bo to jest załadowane już. Teraz. To? A, reloading to nieważne. I co tam było? Przeciwstawne. Jak można? Przecież nie unika się. Nie unika się tej. Przecież no, znaczy, ale no mogę nie mogę unikać? No chyba nie. Czekaj, bośmy nie strzelali jeszcze chyba tutaj. Muszę sprawdzić podręczniku, momencik. Muszę go wziąć. Ejku, to jest strasznie skomplikowane, bo nie pamiętam, jak to się robi. Dystansowy. No nie, nie ma czegoś takiego jak obrona. Trafił cię po prostu. Jeszcze krytyk, ale a rzućmy do tego krytyka, co tam szkodzi. Co się wydarzyło? No, czyli mnie zabił. Aha, co cię trafił w lewą rękę? Ale nic tak. nie masz w tej ręce. Bo tu, że niby puszczasz, nie? Coś tam.
No dobra. Czyli teoretycznie mogę do niego teraz dopaść. Jeszcze nie przyznałem ci ran. Aha, jedna. No, jedna z tego, ale za obrażenia z kuszy. Aha, no to mnie zabił. No to cię zabił. Zszedłeś do zera, czyli żyjesz. No cóż. Żyjesz, ale jest jeszcze krytyk kolejny. Jak kolejno? Skąd się kolejny wziął? Zejścia do zera. Jak zejdziesz do zera, masz krytyka. Znaczy to jest chyba przekroczenie krytyka, nie? No o, właśnie, 11, czyli 8 plus 3, 3 plus 3 masz ranę, tak jakby, nie? Do zera zszedłeś i jeszcze 3, 3 w dół, czyli z tego jest krytyk. No co tam? Odpadła mi ręka. No prawie że. A dobrze to lewa. Dobrze, że lewa. Generalnie zasady mówią tak, że jak spadnie ci do zera żywotność, no to w zasadzie to jest koniec gry. Jeśli z tego co pamiętam. No też z tego co kojarzę, tak było. No trudno, no i co teraz? I nie znajdę Baby Jagi. No dobra, jedyne co widzę jako możliwość... Nie, bo tak to jest, znaczy ja... Dobra, poszukam, bo to dosyć ważne. Ale tak mi się wydaje, że... Że jak zejdziesz do zera, to tam dostawałeś... dostawałeś... stan... Jaki tam stan? Powalenie, o. No, jeśli żywotność spadła do zera, postać może się tylko czołgać. No, bo to... No to umarłem. Jedyne co ci pozostaje, to punkt przeznaczenia wydać. W tej chwili. Przy okazji pozbywasz się wszystkich mutacji. No I co się ze mną dzieje wtedy? No, co, to właśnie musimy do tego dojść, do co się z tobą dzieje, no bo samo wydanie punktu przeznaczenia to w tej chwili nie zmienia sytuacji, skoro jesteś przed czterema skawenami, no nie? No nie, więc musimy to zrobić tak, po prostu tracisz przytomność. No nie, i nie wiesz, co się z tobą dzieje. No. I budzisz się. Jesteś w jakiejś najprawdopodobniej jaskini. Bo dookoła ciebie są no, jakieś skalne takie ściany, ale widzisz duże wejście, gdzie tam widzisz księżyc, gwiazdy, powiew wiatru czujesz. Więc to jest już nad poziomem. Jesteś związany. Nie krwawisz, na szczęście. I widzisz... co ty miałeś? Sakwę jakąś? Coś miałeś, jakąś sakwę, coś takiego, nie? No, właśnie to widzisz leżące obok ciebie. Broń też. I na tle wejścia widzisz kilka skawenów. Natomiast ty nie... Obok ciebie nie ma nikogo. No to próbuję, że tak powiem, gdzieś, ponieważ jestem związany, ręce mam związane z przodu czy z tyłu? Z tyłu. Znaczy jesteś tak obwiązany, że tak powiem. No muszę przede wszystkim spróbować te sznurki liny gdzieś poprzecinać na tych skalnych ścianach. Czyli gdzieś się tam przytulam do jakiejś ściany i próbuję to rozwinąć. No po prostu uwolnić się z tych więzów. Okej. Dobrze, ponieważ nie
nie masz presji czasu na tej zasadzie, że nie idzie w twoją stronę żaden skawędr z nożem, no to nie musimy niczego testować. Po prostu udaje ci się po dobrej chwili kombinowania i cudowania. Jesteś obolały, żeby była jasność. Nie jesteś w najlepszej formie. Udaje ci się przeciąć te liny i oswobodzić. To doczołguję się, czy tam przychodzę powoli do tej mojej sakiewki i do tej mojej broni. Sakiewkę chowam gdzieś głęboko. A mam pytanie, chcę. Chodziło mi o to twoje, co tam masz na tak, plecach, tak, czy coś takiego. No to twoje tak. Całe. To mój dobytek. Dobytek. Pytanie, czy te dwa pierścienie, które zakładałem wtedy na palce, mam na sobie, czy już ich nie mam też? Jeśli zakładałeś na palce, to masz na palcach. No jeśli jak chcesz zobaczyć, Nie, miałem na palcach. Miałem na palcach. No i chcę też zobaczyć, co jest tam w sakiewce. Czy jest tam ta kasa moja? Że masz wszystko przy sobie. Znaczy wszystko, co miałeś. O. Jasne. No i tą broń też oczywiście sobie pozbieram po cichu. No i próbuję się rozejrzeć po miejscu, w którym się znajduję. Czy to jest jedyne wyjście stąd, to w kierunku księżyca, czy jeszcze gdzieś indziej? Wiesz co, ta jaskinia oprócz tego wyjścia łączy się z jakimś tam pomieszczeniem, widać ciemniejszą plamę na tle ściany. Więc coś tam jest, no ale jest zbyt ciemno tam, w tamtym miejscu, żebyś mógł określić, co to jest. Jasne. Po prostu jest ciemniejsze miejsce. I tych stworów, których nie ma na świecie, to ile ich jest? No widziałeś dwa, no teraz widzisz, że jeden gdzieś tam poszedł w bok, drugi stoi przy wejściu i słyszysz ich popiskiwania, czyli tak jakby rozmawiały ze sobą. Bo tak to brzmi, raz jeden mówi, raz drugi, raz jeden piska, raz drugi piska. I to pomieszczonko jest pewnie nieduże jakieś, nie jest w którym się znajduje. Nieduże, natomiast jak się rozglądasz, no to widzisz jakieś pozostałości ogniska, pozostałości jakichś tam kości, szmaty, takie widać, że tutaj obozowano. No, nie jest to klitka taka jakaś, że się nie mieścisz, ale nie jest to też nie wiadomo jak wielka sala. Jasne. Takie coś, taka jaskinia średniej wielkości. Czyli najprawdopodobniej ich jest dwóch. Czyli muszę je pociąć. No bo co, jak stąd inaczej wyjdę? No masz zero żywotności. Aha, bo nie mam żywotności dalej. Jasne. Znaczy, według zasad masz jeden punkt, bo jak będzie. No bo musisz się podnieść, nie? Musisz się podnieść. Tak. Jasne. To nic, no to idę w kierunku tej ciemniejszej plamy w tej jaskini. Tak delikatnie, że tak powiem, ręce do przodu. Jasne. Znaczy, dopóki tam nie wejdziesz, to tu jest na tyle jasno od tego księżyca, od tych gwiazd, że no widzisz w miarę. Natomiast tam podchodząc do tego wejścia, do tego ciemnej plamy, no to widzisz, wygląda to na po prostu na tyle, na ile ten poblask wchodzi tam do środka, że jest to jakieś pomieszczenie, jakaś komnata, no ale ona nie ma wyjścia na zewnątrz najprawdopodobniej, bo żadnego światła tam w środku nie ma, więc jest ciemno. No, zerkasz za siebie, ale te dwa skaweny nie zwracają na ciebie uwagi żadnej na razie przynajmniej. No i po co one tu przylazły? Pewnie mnie tu przyniosły. No... Jakoś się to dostałeś bez przytomności, więc. A takie pytanie. Pewnie tam, bo ta jaskinia jest skalna, więc pewnie jakieś tam kamienie się znajdą. Tak. Czyli gdzieś je tam wyczuję, wymacam. Bo miałbym taki plan, bo teraz tak, jeden siedzi gdzieś tam w okolicy wejścia do tej jaskini, a drugi gdzieś, nie wiem, z prawej bądź z lewej jestem w stanie to określić i na wprost jakbym... Widziałeś, że szedł, zniknął gdzieś tam za no, lewą stroną wejścia, gdzie poszedł, nie wiesz, ale ponieważ słyszałeś
przed chwilą jeszcze słyszałeś ich głosy, no to są, jest gdzieś Jasne. blisko. Jasne. Próbuję wziąć kamień i rzucić w kierunku tej lewej strony, właśnie tam, w którym on poszedł, ten jeden, czy tam wydaje mi się, że poszedł. I jeżeli ten, który siedzi koło tej jaskini, ruszy w tamtym kierunku, to ja daję nogę w prawą stronę. Dobrze. Taki plan jest. Dobrze. Chcesz wyrzucić kamień poza... Tak, chcę wyrzucić jaskinię, kawek, nie? chcę wyrzucić kamień I tam, poza jaskinię. żeby tam upadło w tamtą stronę, dobrze. Tak. To przetestujmy umiejętności strzeleckie. Czy tam ci się udało odpowiednio dobrze trafić. Moment. A ja mam coś takiego w ogóle? Każdy ma umiejętności strzeleckie, natomiast jeśli masz jakąś umiejętność, która by się nadawała do tego... Nie, masz tylko broń białą. No to musisz rzucić na umiejętności strzeleckie. US. W głównych. Czekaj, bo patrzyłem w umiejętnościach, czy jeszcze coś ewentualnie. Ale nie. Atletyka. Dobra. US. Ło. Nie masz czym przerzucać za bardzo. No nie. Jedynie co to bogowie. No i jeśli chcesz, możesz. Oczywiście. Przerzuciłem. Okej. Przerzuciłem i on teraz mi tutaj mówi, żebym zatwierdził jakimś rolem też. Zatwierdź, tak, bo to jest to. Czy uniknąłeś? Nie uniknąłeś, ale tym się zajmiemy później, bo tutaj... Aha, tak, to jest to. Dobra. Jak wydałeś punkt przeznaczenia, to tam pokasowały się te punkty zepsucia, więc zajmiemy się tym potem. Dobrze. No to kamień idealnie wycelowany poleciał, idealnie w miejsce, które chciałeś, żeby doleciał. Wpadł tam w krzaki, no narobił trochę hałasu, wiadomo, bo odbił się od jakichś tam skałt kamieni. Jako żywo zainteresowało tego siedzącego w wejściu Skavena. Podniósł się powoli, poszedł w tamtą stronę. Dobra, to ja nie wybiegam, tylko po prostu wychodzę tak, no, do szybkim krokiem. No i po prostu tak w prawo, tak, żeby jak najdalej od tego wejścia jaskini się znaleźć. Dobrze, czyli nie biegniesz, jesteś... Na razie nie biegnę, tak, żeby nie robić hałasu biegnącymi butami. Dobra. Okej. Okay. Oni mają coś takiego? Nie, oni nie mają żadnych. Idź mi z tym stąd. Zobaczymy, czy się usłyszeli. O! No, wychodzisz z jaskini i kierujesz się powoli, znaczy powoli, powiedzmy miarowym krokiem w stronę zarośli i zauważasz, że z tamtej strony, gdzie był ten kamień, dwa trójkątne łby się wynurzają, rozglądając się w poszukiwaniu czegoś. Jasne. Czy ja już jestem gdzieś przy jakimś krzaczku albo przy czymś takim? No. To przystaję na chwilkę. I no i delikatnie, że tak powiem, kroczek po kroczku w tył. Stojąc? To znaczy, no... W sensie nie padasz na ziemię, tylko się wycofujesz. Tak. W pionie, o to mi chodziło. Tak jest, tak. No i staram się iść w cieniach drzew, bo jeżeli księżyc świeci, to wiadomo. Czyli muszę gdzieś być, albo się ustawić najlepiej w jakimś... O, może inaczej, może ustawię się przy jakimś krzaczku, ale w cieniu drzew, żeby mnie nie oświetlało. I na razie przeczekam chwilę. O, na razie przeczekam chwilę. Wchodzisz w ten cień i słyszysz... I widzisz, bo przecież widziałeś te dwa trójkątne pyski. I wydobywają się z nich głosy, popiskiwania jakieś i wskazują w twoim kierunku? No to w tył zrody rura. Nie wiem, w las. Okej. Okay. No to uciekam. Jak się tu ucieka? Atletyka. Atletyka. Chyba tak, atletyka. Tak, masz rację. Rzuć na atletykę.
Jak i zobaczymy, zależy od wyniku testu. O, dobra. Wpadasz gdzieś między drzewka, między słyszysz za sobą odgłosy pościgu. Natomiast udaje ci się, klucząc w lewo, w prawo, przeskoczyć jakiś parów, czy jakąś tam dziurę w ziemi, i odgłosy pościgu szybko nikną, znaczy ciszają się. Najprawdopodobniej oznacza to, że zgubili twój trop. I zapada dobrze. Cisza. Okej. Ponieważ jest noc, to muszę się gdzieś teraz ukryć, zaś znowu w jakimś takim, w jakiejś ziemiance, pod jakimś krzaczkiem, no i muszę tutaj przeczekać do rana. Bo nie, w sumie to nawet nie bardzo wiem, gdzie jestem w tym momencie. W sumie to nawet nie bardzo wiesz, gdzie jesteś, dokładnie. Tak. A nawet bardziej, że w ogóle. Bardziej, że w ogóle. To nie to chciałem. Nie to chciałem. Co mi się to w ogóle... Mam czarny prostokąt mam na ekranie. No bo się pewnie jeszcze ci nie wczytało. To znaczy nie, wczytało się i mi napisało, że nie posiadam żadnego tokena z wizją w tym terenie. No to dobrze, bo to nie to. Nie to mi się wczytało, co chciałem. Zaraz ci dam tokena. Chodzi o to, żeby zmienić to tło. Nie mam jakiegoś konkretnego. Dobra, widzisz coś? Nie widzisz. Nie, ciemność widzę. Widzę ciemność. O, teraz muszę. Nic, no dalej. A, no bo tak, no tak. Bo was tu nie ściągnęło. O, jestem w lesie. Jesteś w lesie, dokładnie. O to chodziło. Co to? Ale co? Nie, bo... O, dobra. Niepotrzebne to było. Mapa była do czegoś innego i tam jakieś dźwięki i tak dalej. No nieważne, chodzi tylko o to, żeby było, że nie jesteś w jaskiniach, tylko w lesie. Dobrze. Mapa jest nieistotna. Czyli masz plan taki, żeby się gdzieś zadekować na noc, tak? Tak jest. Okej, no to dobrze. Oczywiście szukam takiego miejsca, które też jest zacienione w miarę. No żeby to mnie ten księżyc gdzieś tam nie oświecał za bardzo. Chociaż to i tak nie jest pewne, że tak się uda, bo on sobie gdzieś tam lata po tym niebie podobno. Chociaż też to są podobno przesądy tylko. Więc gdzieś muszę się po prostu ulokować. No więc wyszukuję taką, jak powiedziałem wcześniej, jakąś ziemiankę i się próbuję tam wkomponować. Jak to w lesie, zawsze się znajdzie gdzieś jakiś wykrot, jakiś jar, jakaś dziura czy inna dolinka. Też nie ma problemu, żeby nałamać sobie jakieś gałęzi i przygotować sobie kryjówkę. Także tutaj myślę, że nie ma z tym problemu. No i cóż, no i... Już niejednokrotnie gdzieś w lesie nocowałem, nie? No właśnie, więc
mniej więcej wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze, no to nic, no to instalujesz się gdzieś tam. No i co, rozumiem, że odpoczywasz do poranka, tak? Tak, odpoczywam dotąd, aż się zrobi widno. Mhm. No dobrze. Ja, bogowie chyba na ciebie spojrzeli łaskawszym okiem, no i do rana nie wydarzyło się nic. Także nadchodzi dzień i przeżyłeś. No, rano las nie wygląda już tak jak jakiś mroczny, gęsty las, taki bardziej zagajnik. Tych drzew jest trochę, ale znowu bez przesady, więc w zasadzie nie powinno być problemu, żeby się odnaleźć, gdzie jesteś, nie? Mhm. To jest ten teren jakiś taki dolina górka, przypomina mi to coś, czy nie? No, najprawdopodobniej jesteś w tych samych wzgórzach, na których byłeś, no więc... Mhm, jasne. Dobra, no to co w takim razie? Muszę się udać na południe tych górek, czyli tam w kierunku, w którym szedłem wcześniej. Czy jestem w stanie też określić, z którego kierunku przybiegłem od tej jaskini, gdzie mnie pilnowało tych dwóch szczurków? No, możesz poszukać tego. Natomiast chciałbym poszukać tego. Chciałem zauważyć, że masz jeden punkt żywotności i jesteś poturbowany, więc chodzenie po tych wzgórzach będzie na pewno, na pewno bardzo ciężkim przeżyciem. A jak się odnawia żywotność? To, że się przespałem, to nic mi nie zmieniło? Nie w tym przypadku. Musisz to potrzebujesz. Rozumiem. Zaopiekowania się przez jakiegokolwiek medyka, kogokolwiek, kto się w jakikolwiek sposób zna na tym, na ranach, na takich rzeczach. Dobra. No nie, no musi to być lekarz, chirurg, no nie? No ale musi mnie opatrzeć, zaopiekować. Tak. Mhm. Jasne. No więc muszę wrócić w takim razie do wioski. Do KOF. No i muszę się, że tak powiem, tam zregenerować jakoś. Czyli idę na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Tam jest jakaś cywilizacja. Dobrze, nie, tutaj akurat jak już mówiłem, zresztą te wzgórza przeszedłeś praktycznie wzdłuż i wszerz, tam jakichś wielkich lasów nie ma. Więc po kilkudziesięciu metrach, kilkuset metrach wychodzisz na bardziej odsunięty teren, no i bez problemu już widzisz, gdzie masz iść, żeby dotrzeć do tego KOF, do wioski. Ile tam było? Sprawdzę. Jezu, nie pamiętam. Jest poranek, jakieś 8 km. No to koło południa, no jesteś zmęczony, koło południa powinieneś w miarę bez problemu, chyba że spotkasz coś po drodze, no nie? To powinieneś dotrzeć. Dokładnie. No tak czy inaczej idę w tamtym kierunku. Dobrze, no na szczęście nie widzisz po drodze nigdzie żadnych czy to goblinów, czy to kawenów, czy to jeszcze kogokolwiek innego. I faktycznie słońce wysoko, mniej więcej koło południa, docierasz do wioski. Ja teraz sobie muszę przypomnieć, czy ja mam tak jakiegoś znajomego w tej wiosce. Namiestnik Dieter był. Namiestnik był, ale bardziej się kontaktowałeś z tym. Jakże on się nazywał? Nie nazywał się Dieter, ale. Nie, Dieter nie był namiestnikiem. Dieter był tym. Kurde. Sekretarzem, o. Uh-huh. Nie, dobrze pamiętam? Dobrze chyba. To był sekretarz namiestnika, tak. No. Mm-hmm. No. Poza tym tak znasz ludzi, no bo tam trochę byłeś, nie? No. No więc wchodzę tam, no i muszę znaleźć po prostu jakąś. Czy no wchodzę w centrum wsi, że tak powiem, i no i się dopytuję z grubej rury, gdzie tu po prostu mogę się zregenerować siły. I czy mógłby się. Czy jest ktoś tutaj w tej miejscowości, kto by się mógł zaopiekować moimi ranami? Oczywiście, jak najbardziej możesz w karczmie zregenerować siły, nasz zielarz zajmie się twoimi ranami jak najbardziej. Mhm.
Dobra, jak no... nie było cię. Czekaj, ile ci nie było ze 3 dni? Jakoś tak. No. Tak, to był dzień trzeci, dzisiaj jest czwarty, tak jakby. No, nie było cię tyle czasu. Opowiadaj, co znalazłeś. Znalazłeś, czego szukałeś? No, nie wiem, czy znalazłem, czego szukałem. Na pewno nie znalazłem jakiejś wiedźmy, czy kogokolwiek, kto by mógł rzucać tutaj jakieś uroki. Przynajmniej na razie. Natomiast znalazłem kupę różnego rodzaju skawenów, jakichś czurów. Nawet nie wypowiadaj tego, tej nazwy. Oni nie istnieją. Coś, co wygląda jak wielki szczur, atakowali mnie, musiałem walczyć z nimi. Przez swoją nieuwagę wpadłem do jakiejś jaskini, w której znalazłem również ciała innych poszukiwaczy, zabitych przez tamtejsze stwory. Jakoś cudem mi się udało stamtąd wydostać, w sumie nawet nie wiem jak, bo ostatnie co widziałem to lecący bełt z kuszy, który przebił mi, jak widzisz, lewą rękę, lewe ramię i obudziłem się w kolejnej jaskini, która no niestety okazała się być tylko i wyłącznie jamą pilnowaną przez stwory tego świata. Ale jak widzisz, udało mi się jakoś ujść z życiem, więc teraz proszę, żebyście mnie tutaj jakoś postawili na nogi. No i jak tylko się to uda zrobić, to no to wrócę z powrotem i będę dalej szukał. Mówisz, że znalazłeś jakichś poszukiwaczy przygód. Tutaj nie było chyba nikogo takiego. Ciekawe, kto to był. Nie, żeby tutaj przychodzili. Nie wiem, było ich chyba ze 3, 2, może 4. Nie pamiętam, bo te ciała były już mocno zdezelowane i praktycznie w stanie rozkładu. No niech bogowie czuwają nad nich duszami. No dobrze. Coś jeszcze? Coś jeszcze chciałeś ten? Co jeszcze? Chyba nie, w tym momencie chyba nie. No, zwiedziłem te góry, te wyjące wzgórza, praktycznie wzdłuż i wszerz. Z różnymi tam też stworkami się spotykałem, ale oni byli niegroźni. No, jedyne co mnie zawiodło to Falco, przewodnik, który miał mnie prowadzić po tych górach. No, niestety przy pierwszej nadarzającej się okazji zmienił zdanie i chciałbym się z nim spotkać. Cóż ty mówisz? Falco z tobą nie był, nie ma go tutaj, nie było go odkąd z sobą odszedł. O, widzisz? Po pierwszej nocy Falco zniknął. No coś nieprawdopodobnego. Musiałem eksplorować te góry sam. Dlatego jestem w takim stanie, jakim jestem, bo prawdopodobnie gdyby został, no mogłoby się to potoczyć zupełnie inaczej. No cóż, nie wiem co, jak to się mogło wydarzyć, nie wiem gdzie on jest w takim razie. Oby się nie okazało, że już go nigdy nie zobaczymy. Tak, Falco przewodnik. Mhm. Aha. To gdzieś zapisane nawet. No może być w pobliżu gdzieś miejsca, w którym nocowaliśmy po raz pierwszy. No i mówię im, gdzie nocowaliśmy po raz pierwszy. To było na północnej części gór. No i później już samodzielnie, pieszo zwiedzałem wszystkie tutaj wzgórki, pagórki i dolinę tych wyjących wzgórz. No dobrze. Jeszcze coś chcesz coś powiedzieć? Tak. No i w jednym miejscu znalazłem różne takie dziwne rzeczy. Był to taki dziwny krąg kamieni. Słyszeliśmy o tym, tak, słyszałem o tym. Są to tak. Jakieś starożytne obeliski, tak, tak. Lepiej tam się nie zapuszczać, tamte rejony.
I dotarłem do polany, która była skąpana we krwi. Nikogo tam nie było, z tego co pamiętam, ale nie chciałem się tam zapuszczać, ponieważ odór unoszący się w powietrzu był nie do zniesienia. Nigdy nie widziałem jednocześnie tyle żywej krwi. Przeklęte są te wzgórza, przeklęte. Chaos tam się czai. Dlatego jestem wdzięczny wszystkim bogom, że uszedłem z życiem. Sigmar nad tobą czuwał. Tak, zdecydowanie. Muszę mu podziękować. Oczywiście, to się mu należy. Zostanę tu tylko tak długo, jak będę potrzebował wrócić do zdrowia i wrócę z powrotem w tamtym kierunku. Jesteś pewien? Może to już znak, że to nie należy tam chodzić. Te ciała poszukiwaczy, to możesz podzielić ich los. I oni zginęli na marne. No a co z różnego rodzaju klątwami, które gdzieś tutaj się czają? Czy zdarzyły się jakieś inne dziwne sytuacje, jak pod moją nieobecność? Nic się tutaj nie wydarzyło. A klątwy? No, oddajemy się pod opiekę Sigmarowi, on nam na pewno pomoże. Dobrze, no to w takim razie na razie tutaj zostanę. W którymś momencie wrócę do Sidlung, tak? Sidlung? No i będę wiódł może w miarę spokojne życie. Oby się to udało. Dobra, no i no kładę się i muszę odpocząć. Dobra, no to tak. To teraz tak. Jaki masz plan dalszy? Bo to wiadomo, będziesz tu musiał pewnie dzień, dwa, no nie wiem, ileś tam poleżeć. Ale co chcesz dalej robić? Tak ogólnie. No to znaczy, no generalnie jest tak, że jeżeli nie będę miał jakiejś pomocy, jakiegoś chociaż jednego, powiedzmy, rycerza, czy jak, no rycerza to za dużo powiedziane, ale jakiegoś zbrojnego, tak. To w sumie chyba nie warto się tam z powrotem pchać. I nie wiem, jak to teraz rozwiązać. Dobra, muszę się zastanowić nad tym. Wiesz co, możemy zrobić tak, bo zastanawianie się to jednak jest proces. Nie ma sensu tego robić w tym momencie. Możemy uznać, że kończymy przygodę, bo skoro mówisz o Sidlung, bo chcesz się udać do Sidlung, to możemy to, możemy zrobić tak, możemy skończyć przygodę, ewentualnie nawiązać do tej przygody, albo inaczej. Przygodę skończmy. Jeśli będziesz się nad tym pomyśleć dalej, możemy nad tym pomyśleć, możemy to kontynuować. Możemy zacząć coś, nową przygodę niezwiązaną z tym nawet. Natomiast zawsze będziemy mogli do tego wrócić, jeśli będziesz chciał. No pewnie. No, ponieważ nie gramy kampanii, przeżyłeś to. Jakoś. Nie rozwiązałeś przygody, nie zakończyłeś jej w tym sensie, że no nie wiem właśnie w jakim sensie, nieważne. No bez rozwiązanej zagadki, nie? Bez rozwiązania zagadki, powiedzmy. Ale możemy zacząć nową przygodę. To nie ma problemu. I myślę, że to będzie nawet dobry pomysł, bo ciągnięcie tego... No to będzie kolejne te... Będą tak, kolejne tak mówisz, ze dwie sesje. Tak jak mówisz, trzeba będzie rozgrywać to, jak idziesz do Sidlung, jak załatwiasz pomoc i tak dalej, no to nie wiem, czy to będzie takie ciekawe. No właśnie. No, to zróbmy tak, przygodę skończmy, dostaniesz punkty doświadczenia za koniec przygody. Ewentualnie, jak na coś wpadniesz, jeszcze możemy poza sesją na Discordzie tam coś popisać, jak coś wymyślisz, no nie? Czy wypuścić jakiś pomysł. I zaczniemy nową przygodę, jak będziesz kiedyś chciał, możemy do tego wrócić. Możemy nie wracać. To tak jak mówię, nie gramy kampanii, gramy pojedyncze przygody, więc to jest dopuszczalne, moim zdaniem. No.
Dobra. No, czyli na następne się umawiamy na nową przygodę, a tak. Do tego ewentualnie. Tak. Chyba, że jak się na coś wpadniesz, albo będziesz chciał o coś zapytać jeszcze z tą przygodą, to nie ma problemu. To na Discordzie się spiszemy kiedyś tam. Wiesz, jakby coś cię męczyło, to... A na razie to myślę, że warto zakończyć. Bo przeżyłeś. To jest też... Przeżyłem. Nagroda. I tym bardziej, że... Tak. Tym bardziej, że przecież nawet jakąś tam kasę masz, nie? Tak. No. I mogłem się przy uciekaniu przewrócić. No. Dobra, to nic. No to w takim razie dzięki i... O, no właśnie, zanim jeszcze... takie mam pytanie jedno. Wiem, że to będzie trudne pytanie, bo gramy od pół roku tę przygodę, ale jak to oceniasz? Nieraz wspominaliśmy o pierwszej sesji, która była fajna, o drugiej sesji, która nie była aż taka fajna, o trzeciej sesji, która mi się nie podobała. Czwarta sesja była taka... no bo czwarta była to poprzednia, no nie? Więc nie do końca, ale nie była zła. Była lepsza niż trzecia. Dobrze, no tak na poziomie drugiej, no i teraz piąta sesja, takie domknięcie powiedzmy w pewnym sensie, bo nie wszystko zostało wyjaśnione. To ja to omówię na dwa sposoby, w takiej kwestii technicznej, czyli pod względem technicznym, tak? Czyli wszystkie elementy, które tutaj się miały, że tak powiem, składać, one się składały fajnie, tak? Czyli te walki już nam fajnie szły, prawda? No. Jasne, znowu 3 minuty przypomnienia, ale za chwilę już było ok. Wszystko co, wiesz, nie było, na przykład dzisiaj, nie było takich opisów typowej jaskini, nie? Tak jak o tym zaczęliśmy rozmawiać na początku sesji. Że macamy ściany i idziemy, wiesz, krok po kroku, bo trzymamy się prawej strony albo lewej strony i tak dalej. No wiesz, bo tutaj nie było już potrzeby, bo byłeś w miejscu, które były już opisywane było, więc tych opisów już nie było. Mm-hmm. No, ale masz rację, i to tak, było to bardziej takie, powiedzmy, że już bardziej takie dynamiczne, nie? Takie, no znaczy, to tak mi się wydaje, nie? To lżejsze. Chociaż powiem ci, że ja lubię eksplorować jaskinie. Natomiast, no. Ja też... też to lubię, tylko właśnie chcę znaleźć sposób na to, żeby to było jak najciekawsze, bo żeby to się nie kończyło takim schematem, o czym mówiłem na początku właśnie, no nie? Więc ja nie mówię, żeby że tego nie chcę robić, tylko chcę to robić tylko w jakiś taki sposób, który będzie pasował i tobie, i mnie, no nie? Tak, tak. No, więc pod względem technicznym uważam, że wszystko fajnie tutaj się poukładało, w sumie od pierwszej sesji do ostatniej. Tutaj to, co jesteśmy w stanie tylko sobie przypomnieć, czy ty jesteś w stanie sobie przypomnieć odnośnie walki i tak dalej, to nam to idzie sprawnie. Natomiast od strony takiej, nie wiem, mentalnej? Fabularnej, od strony fabularnej. No. To też uważam, całościowo patrzę w tym momencie na to. Już nie dzielę tego sesja po sesji. Tylko całościowo uważam, że przygoda była bardzo dobra, bo było w niej praktycznie wszystko. Było i to, co o pierwszej przygodzie rozmawialiśmy, tak? Było super, fajnie nam się to tam fajnie poukładało. Druga przygoda była taka, no, monotonna, faktycznie była taka gorsza trochę, tak? Na przykład trzecia mi się podobała. Czy powiedzmy trzeci odcinek, tak? Tobie nie bardzo. To czemu druga sesja wydała ci się monotonna, a trzecia ciekawa? Dlaczego? W sumie odwrotnie trochę. Już jasne. Bo w drugiej sesji tylko łaziłem po tym KOF i szukałem dziur szczurów, nie? No i się, wiesz, nie mogłem, nie wiem, rozwinąć, nie wiedziałem, jak do tego podejść, tutaj biegają, tam biegają, wiesz, kwestia na przykład tego, że no musiałem w jakiś tam sposób, co w cudzysłowie, nie, zarządzać mieszkańcami, tym mieszkańcom to, tym tamto, tym siamto, nie? I to tutaj nie pasuje, tak? To mi tak nie pasowało, że z kimś kieruję, nie? Okay. Dlatego trzecia sesja była fajna, bo sam decydowałem o tym, co się dzieje.
I mogłem, wiesz, się rozwinąć w tej kwestii i zalać, nie pamiętam, co to było, zalewanie, już nie wiem, co, no coś tam było, te szczury w tej jaskini, nie? Jak znaleźliśmy tą jaskinię, już nie wiem, czym ich tam potraktowaliśmy. Czy to była, to była ta nafta Coś plus tam było, łogień, tak, takie coś, no. no. Ale to było w drugiej sesji jeszcze chyba. Nie, w W trzeciej. trzeciej już? No może, to już mi się Tak, może. bo drugą zakończyliśmy w momencie, jak te szczury chodziły, biegały i tak dalej. I Aha. trzecią sesję rozpoczęliśmy od momentu, jak ja te szczury próbowałem wyłapywać do takich skrzynek. Tak. Tworzyłem takie skrzynki i potem dopiero wyszedłem z tego miasta. Z tymi ludźmi, prawda? I znaleźliśmy tą jaskinkę taką, nie? Tych szczurów. A, i poszedłeś na, No. potem poszedłeś na wzgórza w trzeciej sesji, Tak nie? jest. I trzecią sesję tak, kończyliśmy, jak poszliśmy na wzgórza, czwarta sesja na wzgórzach, no i dzisiaj piąta, nie? No. No i czwarta sesja też była okej, prawda? Czyli pozwiedzałem te wzgórza. Wiesz, no może od złej strony zacząłem, bo może by się wydarzyło inaczej, gdybym to zrobił od drugiej strony, no ale tego już się nie dowiem. No nie. Mógłbym albo szybciej zginąć, albo szybciej dojść do rozwiązania. No, Tutaj tak właśnie. wiadomo, to jest Warhammer i tak on ma funkcjonować, tak ma działać, bo po to się robi. Chociaż tak jak mówię, czwarta sesja też mi się podobała, bo też mogłem samodzielnie tutaj popracować, nie? Pozwiedzać. Tam jedna jaskinka była chyba, z tego co pamiętam, chociaż nie, jaskinki nie było w czwartej. Nie No nie, było. w czwartej była ta jaskinka, do której wpadłem, nie? To Wpadłeś, już na tak. końcu była, nie? No. 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 Natomiast jakieś tam różne rzeczy były, typu, nie wiem, właśnie ta polana, jedna, druga, to znalazłem, tamto znalazłem, mogłem sobie to jakoś gdzieś tam A, czyli poukładać. generalnie podoba ci się to, jak działasz sam. Tak. Sam To sobie znaczy, decydujesz, czy... co robisz. O, w ten Tak, sposób. tak, 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 tak. Ja tak lubię, po prostu wiem, powiedzmy, mam jakiś zamysł, nie? I nie muszę z nikim tego zamysłu gdzieś tam weryfikować. Rozumiem. Dobrze, No. dobrze wiedzieć, bo No. wiesz, no to muszę przygotowywać takie przygody, żeby ci pasowały, no nie? Czyli właśnie w tym, chociaż no, z drugiej strony też przygoda musi być wyzwaniem, więc czasem mogą być takie, Ale oczywiście, no które będą pewnie. wymagały tego, czego nie lubisz, no nie? No, to Ale nie jest za dużo, normalne, przy, nie? nie za dużo, bo to No. ma być zabawa jednak, nie? No oczywiście, to też trzeba, wiesz, trochę mózgu ułożyć i się, wiesz, wysilić, pobawić i pozastanawiać się nad różnymi rzeczami. Czasem się nawet powkurzać, No. no żeby się to potem jakoś, wiesz, nawet... O, no i teraz a propos wkurzania się. Druga sesja mnie bardzo irytowała, tak? Łaziłem w te i we w te po całej wiosce, nie mogłem się, że Nie tak powiem, miałeś niczego... planu, Nie miałem pomysłu. punktu zaczepienia, nie miałem pomysłu, nie wiedziałem, co zrobić. A później na przykład jak... I dlatego trzecia sesja mi się podobała, bo znalazłem sposób na to i wiem, że go wymyśliłem sam, wiem, że go sam zrealizowałem. I to dla mnie było na przykład takie Okej, budujące, nie? dobra. No. No, nie, jasne, to masz rację, oczywiście. To, na tym to w zasadzie polega, żeby jak coś wymyślisz, to ma sprawiać satysfakcję, bo ty to wymyśliłeś, przeprowadziłeś, jeszcze się udało na dodatek, to już w ogóle jest super, nie? O, Nie zawsze otóż to, się no. uda, czasem dobry pomysł nie się nie powiedzie, wiadomo, ale Tak, to tak. już jest fajnie, że był dobry pomysł, ale jeszcze lepiej, że się udał, to nie? No i widzisz. Okej. No i właśnie to mi tutaj... I tak patrząc całościowo, tak jak powiedziałem, od pierwszej do ostatniej sesji, uważam, że wszystko się fajnie poskładało do kupy i naprawdę można się było przy tym świetnie pobawić. No, ogólnie też tak mówię, ta sesja mi się bardziej podobała, tamta mi się nie za bardzo, ale ogólnie to też było spoko, było fajnie. Szkoda, jedna rzecz, troszkę jednej rzeczy żałuję, że to trwało tak długo, bo o ile początek, czyli pierwsze trzy sesje, czekaj, cztery, nie, jak to było? Coś mi tu się nie podoba, był kwiecień, później był maj i czerwiec, i potem październik. I październik dwa razy. To coś za dużo tych sesji. To ich było sześć? Nie, pięć ich było przecież. No pięć. Kwiecień, Kwiecień, maj i czerwiec był maj, na pewno. czerwiec i dwa razy październik. To To może tak, pięć. może było po miesiącu. Znaczy raz w miesiącu. Mogło tak być, że nam się tak złożyło, no nie? Tak. No. No dobra, no, chodzi o to, że na tyle to było rozciągnięte, że jednak przerwa, szczególnie przed tym, między
te wakacje, no nie? No to nam troszeczkę to rozłożyły, rozwaliły tę przygodę, ale mimo tego też było fajnie. No, także ogólnie też oceniam to przygodę jako może nie wybitną, ale fajną. Szczególnie ten początek mi się podoba. To mi się tak kurde podoba ta pierwsza sesja, początek pierwszej sesji w zasadzie. Może dlatego ta druga sesja i trzecia już nie podeszły mi tak bardzo, bo nie dorównały tej pierwszej. No. Nie były złe, ale nie były tak dobre jak pierwsza. Może dlatego tak no, to na pewno chciałeś dążyć do tego, żeby każda kolejna była przynajmniej tak dobra, nie? No, a tutaj jednak się nie da tak do końca. Znaczy, wiesz co, wiem, gdzie są problemy. Nie do końca wiem jeszcze, jak je uniknąć, ale to, co mi mówisz z tym, że wolisz działać sam, no może w tym kierunku pójść. Zobaczymy. Chociaż, ten pomysł na przygodę to jest przeciwieństwem tego działania samemu. No ale zawsze mogę, jeszcze jest na tyle mało rozwinięty pomysł, że mogę z niego zrezygnować zupełnie bez problemu, bez żalu. Albo go zmodyfikować tak, żeby jednak było... Ale wiesz, ja nie mówię, że ja muszę... Jasne, ale ja nie mówię, że ja muszę działać sam. Absolutnie. Tak. Wiem. To jest tylko, wiesz, takie moje spostrzeżenie, jest to fajne, tak? No. Natomiast jeżeli mam działać z innymi i gdzieś tam, powiedzmy, ja mam innymi kierować, no to już mi to sprawia, powiedzmy, jakiś tam problem, nie? No, natomiast i dlatego mówię, że od czasu do czasu, ponieważ przygody mają być też trochę wyzwaniem, to od czasu do czasu takie mniej... coś, co mniej lubisz, czyli kierowanie innymi ludźmi, też się musi trafić. Nie może być tylko to, otóż to, z czym się czujesz dobrze, bo wiesz, jednak to też... Byłoby to też wtedy monotonne, nie? No jest to też byłoby takie właśnie, no, jest to zabawa, ale od czasu do czasu wymaga takiego, wiesz, wyzwania lekkiego, no nie? Żeby jednak spróbować wyjść trochę ze strefy komfortu i spróbować czegoś innego, czego może nie do końca lubisz, a może polubisz, no nie? Dobra. Okej, to tak myślę, że nadal mam problem, żeby uniknąć tych takich monotonnych eksploracji, bo i te góry, i pagórki, i te podziemia skończyły się nie tak, jak powinny się skończyć, w sensie skończyły się takim schematycznym lewo, prawo i tak dalej, co mi się nie podoba, ale będę z tym walczył. I myślę, że wynieśliśmy z tej przygody jednak trochę nauki, w którą stronę iść, co lubimy, co... na co zwracać uwagę i tak dalej. I ogólnie było kupę fajnej zabawy. No pewnie. Dobra. No to chyba tyle, nie? Czy jeszcze masz jakieś ewentualne... Do przygody wszystko. No, dobra. No to kończymy. Okej. Okay.